końcu, Ślub od pierwszego wejrzenia, powrócił na antenę TVN. Za nami pierwszy odcinek, SOPW10, w którym poznaliśmy przyszłe żony. Sprawdźcie, co wydarzyło się w pierwszym odcinku, Ślubu od pierwszego wejrzenia 10, Joanna szuka męża. Joanna ma 32 lata i postanowiła całkowicie zmienić swoje życie. Rzuciła pracę, sprzedała mieszkanie, kupiła ziemię i... wybudowała dom, a właściwie coś na kształt domu. Najważniejsze, że na miarę swoich możliwości. Była w kilku związkach, w tym jednym ze swoim przyjacielem, jednak ta relacja okazała się pomyłką. Teraz Joanna postanowiła zgłosić się do 10. edycji Ślubu od pierwszego wejrzenia, bo nie ma niczego do stracenia, a może wyłącznie zyskać. Sprawa Joanny była mocno dyskutowana przez ekspertki. Jedna była przekonana, że znalazła dla niej idealnego kandydata, druga z kolei wprost powiedziała, że jedyne co dziewczyna zyska po udziale w programie, to wzrost sprzedaży jej e-booków. Równa się, Joanna była zaskoczona wiadomością, że znaleziono jej męża. Już wiadomo, że jej świadkową będzie siostra. Mama Joanny postanowiła nie brać udziału w programie, ale będzie obecna na ślubie. Z kolei babcia była bardzo zadowolona i zaciekawiona przygodą, jaką przeżyje jej wnuczka. Swoją drogą, babcia skradła widowisko w momencie, gdy zapytała Asię, czy jej ostatni partner był tylko do seksu. Agnieszka znajdzie miłość. Agnieszka ma 29 lat i mieszka w Wasilkowie. Wyznała ekspertkom, że zależy jej na partnerze, który ma szacunek do rodziców, bo to wiele świadczy o człowieku. Od dziecka lubi wypełniać formularze. Dzisiaj jest księgową i prowadzi własne biuro rachunkowe. Dziewczyna postanowiła zaskoczyć swoje koleżanki w pracy i ogłosiła im, że wychodzi za mąż. Później tę wieść przekazała swojej rodzinie. Za naszych czasów było troszeczkę inaczej, ale cóż, trzeba się dostosować, wyznał tata Agnieszki.